Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. Koło Szeherazady przechodziłem i patrzę, stoi ta kobieta, tak jakoś biednie wyglądała. A ja w Boga wierzę, to żal mi się je zrobiło. To mówię, pójdziesz ze mną, tu niedaleko, do wielkiego Ryśka. Rysiek ma melinę, całkiem niedrogo bierze. Śledzia można tam kupić i czarne. Czarne to jego też, to takie robi, że to lepsze niż szynka, ja wolę. To wypiliśmy tam pół basa z nią i z Ryśkiem i ona mówi, że ma dzieci. Duże pytam, ona mówi, że no, jedno cztery, drugie dwa, nie, dwa i pół. Nie, dobrze mówię, cztery i pół i dwa lata. To miałem akurat te pieniądze, co dostałem, jak wychodziłem, to dałem, no niech kobieta kupi jakieś pomarańcze tym dzieciom. Akurat tak się Wigilia jakoś zbliżała. Cukierki jakieś. No niech dzieci jakieś coś mają od życia, nie? Ty, ja potem wchodzę do starego mordziatego. Znasz starego mordziatego? No też mamy linę, tylko droższą. Ja patrzę, ta kurwa tam z tym starym mordziatym siedzi i wódkę pije. I tak, żeby nie skłamać, no pół litra tak do połowy już odpite. To ja mówię, to ja po to ci dałem pieniądze, żeby dzieciom pomarańczy kupiłam. Ja ty tutaj w namelinie z pijakami wódkę pijesz. No to ci mówię, to tak jak stałem, tak ją jebłem młotkiem. No takim fest półtora kilowym. No ze łba nie było co zbierać. Wyrwałem chwast. Jednego zapalę. A tu w więzieniu to się bali ze mną pod celą siedzieć. Burtowały się gary jebane. A jeden taki zięba Karol, to się kurwa wszędzie chwalił, że się kurwa niczego nie boi. To ja pytam go, bo przedtem z nim tutaj siedziałem. Jak to Karolku, niczego się nie boisz, bo ja w Boga wierzę. A papieża? To on mówi, że jakby go na długość ręki dopuścili, to by zajebał. Ojca Świętego. Mówię, a jak dziecko byś miał? To on mówi, żeby dzieciaka wziął i na żywca przez główkę do drzwi przybił, takim gwoździem. To ja sobie myślę, to po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek żyje jak ten chwast? Wyrwałem chwasta. A że była już cisza nocna, to nie chciałem wołać klawisza. To zameldowałem przy misce. Dosyć. Co? Skończysz jutro. Jutro niemożliwe. Jutro mnie nie będzie.